Pani Magdalena Kudala, Pani Agnieszka Kusz, Pani Aneta Siedmała-Gill, Pan Daniel Czwartosz, Pan Staszek Bistrów, Pan Tomasz Michalski, Pan Paweł Więcej. Tak było w miniony piątek. 24 wieczór modnych filantropów, mówiąc wprost, zarobił na stypendia dla artystycznie uzdolnionych dzieci i uzdolnionej młodzieży ze Świętokrzyskiego 43 170 zł. Moda w charytatywnej odsłonie, dziś w co się nosi. Ewa Okońska, zapraszam Państwa serdecznie. To co? Zaczynamy! Zaczynamy! Here I go.
Minęło już prawie ćwierć wieku, kiedy miłośniczka mody Agnieszka Migoń i jej przyjaciółki wpadły na pomysł wieczoru modnych filantropów. Zasada prosta. Pokaz mody i zbiórka funduszy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Po latach impreza nabrała niemal profesjonalnego wymiaru. Jest stowarzyszenie, Świętokrzyski Fundusz Lokalny, który trzyma w ryzach wszystkie dochody i wydatki. Jest prawdziwy wybieg, są znakomite marki modowe i jak zawsze nieprofesjonalne modelki i nieprofesjonalni modele. Osoby w różnym wieku, o różnych kształtach, reprezentujący różne profesje. Łączy ich miłość do mody i chęć pomagania innym. 1100 mam od pana, 1100. 1100, 1200 mam od pana, 1200 po raz pierwszy, 1200 po raz drugi. Czy będzie 1300, 1200 po raz drugi? Jest to ja, to twój pan. 1300, mamy 1300. Przepraszam, nie mamy oczu dookoła głowy, ale mamy za to 1300 zł. Aż się rozepnę. 1300 zł, 1300 zł po raz pierwszy, czekam na 1400. 1300 po raz pierwszy, 1300 po raz drugi, jest 1400. Tu też machał? Tam pan Piotr. 1500, mamy 1500. 1500 po raz pierwszy, czekam na 1600. 1500 po raz pierwszy, czekam. Dla mnie to pierwsza odsłona, bo po raz pierwszy jestem zaproszony przez Agnieszkę do tego, aby współprowadzić to wydarzenie. Jeszcze bardzo się cieszę, bo lubię tego typu wydarzenia, lubię imprezy charytatywne, imprezy, podczas których możemy się zebrać wspólnie i pomagać tym, którzy potrzebują tej pomocy, w tym przypadku akurat zdolnym dzieciakom, czy z naszego, że tak powiem kolokwialnie, muzyka i plastyka, którzy potrzebują wsparcia, żeby móc dalej się rozwijać i osiągać sukcesy. No i tutaj ta moda, która też niebagatelną rolę odgrywa, ona przyciąga, a jednocześnie w jakiś tam sposób otwiera te serca. Myślę, że tak. Poza tym no, te modelki, ci modele przecież to nie są zawodowi. Są to osoby, które na co dzień zajmują się zupełnie innymi sprawami, a tu pięknie się prezentują, sami się angażują. Widać to za kulisami, że przeżywają te występy, ale to jest piękne, bo to te osoby przyciągają z kolei te, które potem biorą udział w licytacji. I dzięki temu tworzy się taka fajna atmosfera i ludzie otwierają serca i portfela. O to chodzi. Dziękuję serdecznie. Jarosław Bukowski, współprowadzący z Magdą Fudalą dzisiejszy wieczór, a na co dzień dyrektor Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. Dziękuję bardzo. 1500 po raz drugi, 1500 po raz drugi i pół, czy będzie 1600 zł, czy ktoś na 1600 zł, jest 1500 zł, po raz 1600, to jest tu w górę, no, ktoś da jeszcze stówkę, 1500 zł po raz, jest 1600, namówimy pana, 1600 po raz pierwszy, 1600 po raz drugi, 1700, o, mamy głównych przeciwników, 1700 po raz pierwszy, 1700 po raz drugi, 1800. 1800 po raz pierwszy, 1800 po raz drugi, 1900, a pan na to, że pan daje ile? 1900 po raz pierwszy, 1900 po raz drugi, 1900 po raz drugi, pół i 1900 po raz trzeci sprzedany za 1900 zł! Brawo dla pana! Brawo, i tak doszliśmy do ponad 43 tysięcy złotych. Kochani, to jest bardzo wysoka kwota. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z Jolą. Brawo! A zatem są kolejne pieniądze na kolejne stypendia. Podczas piątkowego wieczoru grupa uczniów Państwowych Szkół Muzycznych i Plastycznych otrzymała wsparcie z ubiegłorocznych funduszy. Ja się bardzo cieszę, że kolejny rok jest kontynuowana ta współpraca. Artur Jaroń, dyrektor Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach. Cieszę się, że koledzy z Liceum Plastycznego dołączyli do nas. Czujemy się przez to jeszcze bardziej potrzebni w tym wszystkim. Drodzy Państwo, u nas ten nabór trwa od jakiegoś czasu w dwóch kategoriach wiekowych, to jest do 13 roku życia i powyżej 13 roku życia. I tutaj kryterium proste, bo właściwie wszyscy ci kandydaci są laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, zarówno online'owych, bo niektóre konkursy zostały w tej formie po pandemii, jak i również w formie już na żywo, można tak kolokwialnie powiedzieć. I jestem ogromnie szczęśliwy. Dla muzyków no zależy też od jakiego instrumentu, prawda? Bo skrzypkowie muszą co jakiś czas kupować nowe struny, oboiści, stroiki.
No, pianiści korzystają z instrumentów generalnie do ćwiczenia w szkole lub mają coś własnego. Ale są przecież kursy, warsztaty, których jest ogromna ilość, a ci najzdolniejsi no, chłoną kontakt z najlepszymi mistrzami, więc generalnie głównie na to im idzie na to samo doskonalenie. No cóż, no wielka radość, także dziękuję pani prezes. Dziękuję za to, że myślicie o zdolnych artystach, a historia pokazuje, że oni się później pięknie odwdzięczają. Także będziemy pewnie mogli za chwilkę, po paru latach działalności, mieć już swoją galerię, mieć swój taki koncert z naszych stypendystów. No jestem szczęśliwy. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście gotowi na ten kolejny fantastyczny pokaz, w którym będą także panowie, drogie panie, będzie młodzież, to prosimy o gorące brawa, a my, a nasze modelki zaczynają! Zapraszamy! Anna Żmudzińska już od nie wiem ilu lat, ale od bardzo dawna na wybiegu. Oczywiście, to jest wspaniałe wydarzenie. Możemy pomóc uzdolnionej młodzieży, ale jednocześnie spotkać się, porozmawiać, wymienić doświadczeniami z osobami, które biorą udział w tym pokazie. My idąc wzbogacamy siebie nawzajem. Jest fantastyczna atmosfera, cel jest bardzo ważny. Warto uczestniczyć, być właśnie w tym miejscu i wspomagać fundację. No i zakładasz piękne ubranie, widownia Cię podziwia. Ja nie do końca lubię być gwiazdą, zawsze wolę być z tyłu, promować produkt, markę, tak jak Kielecka Biblioteka, mówić o książkach, a nie o sobie. Teraz byłam na pierwszym planie, ale czułam się fantastycznie, ponieważ publiczność oklaskiwała, życzliwie patrzyła na mnie, a to jest po prostu zabawa, a ubrania są fenomenalne, doskonale dobrane i można też swoją szafę zaopatrzyć w nie. No właśnie, co na jesień masz z tych nowych kolekcji? Ja bardzo lubię jedwab, spódnice, brązy, ale też bordo. Ponoć blondynce nie jest ładnie w tym kolorze, ale w zestawieniu właśnie z brązami, z granatem, wygląda to fenomenalnie. Więc ciepłe barwy, a mnie te barwy się podobają, chociaż ja bawię też się modą, nie podążam na oślep za trendami. Jeżeli tak jak dziś mam brązową spódnicę, zakładam czerwony sweter, żebym była bardziej wyrazista, też sama dla siebie. Czyli moda jest dla Ciebie bardzo ważna? Jest dla mnie ważna, ale nie najważniejsza. Oczywiście śledzę smaczki, trendy w modzie, ale jeżeli wiem, że będę w czymś źle wyglądała, to ja tego po prostu nie założę. Ale faktem jest, obserwuję, jak zestawić ubrania ze sobą, co się nosi w danym sezonie. Jest to ważne, jak każda kobieta. Lubię dobrze wyglądać. Dziękuję bardzo, Anna Żmudzińska. Dziś na wybiegu, a na co dzień w bibliotece, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. To prawda, nie każda bibliotekarka musi mieć wyciągnięty sweter, a te trendy się już zmieniają. Krzysztof Adamczyk też od wielu lat na wybiegu. Zdecydowanie byłem na pierwszej edycji 24 lata temu, pamiętam. To skromna nasza grupka. No dzisiaj to jest impreza już poważna, potężna, naprawdę z dużymi sponsorami, fanami. Ale rzeczywiście jest to coś niesamowitego. Tu podziw pełen do pani Agnieszki Migoń za to, co robi. Bo to są naprawdę rzeczy, duże wyrzeczenia. Widzę, jak ona ciągle taka biega zestresowana, ale naprawdę to wymaga mnóstwo pracy. Ale warto, naprawdę. Ta pomoc, którą świadczy Agnieszka, którą przekazuje ludziom młodym, to naprawdę jest rzecz wielka. I widać to po tym, jak dużo ludzi przychodzi, jak dużo ludzi chętnie chcą brać w tym udział. No dzisiaj tych modeli, modelek była cała gama. No mówię, początki były skromniutkie, dzisiaj to jest potężna, wielka impreza, także szacunek, gratulacje dla organizatorów, naprawdę wspaniała rzecz. A jeśli chodzi o modę, zawsze jesteś bardzo elegancką. Staram się być z duchem czasu, więc pilnuję tych nowych trendów. Tutaj byłem w garniturze, taki dosyć ciekawym. Dawno nie chodziłem w kamizelce, więc trochę zaskoczony byłem, ale dobrze się poczułem i myślę, że sobie ją zafunduję. W każdym razie tak, moda jest fajna, dobrze się rozwija, zwłaszcza to męska. Widzę takie dosyć ciekawe trendy. Natomiast kobieca też, no jest tak szeroka, tak ogromna, tak bogata. Naprawdę jest na co popatrzeć, więc zawsze na tą imprezę zapraszam serdecznie wszystkich, bo można zobaczyć, fajnie się poczuć, zabawić, więc tak, super. Ale ja jeszcze przy tej modzie bym została, bo
o ile ta kobieca to zawsze była taka różnorodna i w ogóle, to ta męska była taka buro-szara. Tak, szaro-bura, ciemna, zgadza się, jest zmiana potężna, jest kolorowo, jest wesoło. Można naprawdę z rzeczy takich, które wydawały się nie do zrobienia na poważnie, a można zrobić rzeczy wesołych, poważne tematy, więc nawet sam garnitury, które są dzisiaj, krateczki, jasne, ciemne, świetne poszetki, krawaty bardzo wesołe. Także jednym słowem, jestem pod wielkim wrażeniem tych zmian, które idą w świetnym kierunku. Wesoło, elegancko, schludnie, ładnie. Jestem za. Tomasz Kasperek. Proszę powiedzieć, jak się czuje taki model amator na wybiegu? To wszystko zależy od podejścia. Ja na wesoło, bardzo dobrze, ale w okularach przeciwsłonecznych. Nie, super, super, bardzo fajna impreza, super. Trema jest? Zawsze jest. No, nie ma czegoś takiego, że nie ma tremy. Zawsze jest. Mniejsza, większa, mniej znajomych, więcej znajomych, to od tego zależy, ale zawsze jest trema. Skłamałbym, jakbym powiedział, że nie ma. A co by pan powiedział o tym stroju, który pan nosił? Super koszula przede wszystkim. Podoba mi się, zawsze mi się podoba. Mogłaby się pani nam przedstawić? Jasne, Anna Kasperek. Znamy panią Agnieszkę Migoń od lat. Od lat uczestniczymy w całej tej jej działalności na rzecz młodzieży. Niejednokrotnie braliśmy jeszcze lata temu, ponieważ to już 24 edycja, więc lata temu, przy udziale kalendarza filantropa, przy udziale balów niejednokrotnie, same pokazy tak naprawdę co roku. Jesteśmy, staramy się wspierać. Mąż zupełnie przez przypadek, bo no był problem tak naprawdę ze znalezieniem panów, którzy by prezentowali tę modę męską. No mąż zgodził się jakby bez wahania, zodiakalny skorpion, więc nie boi się wyzwań. I drugi rok z rzędu, więc myślę, że to już stanie się tradycją. Co pani szczególnie tutaj, jeśli chodzi o modę damską, się podobało? O, tak naprawdę ja jestem zakochana w płaszczach, więc... No wybór był. Wybór był tak naprawdę we wszystkich możliwych kolorach i proszę mi wierzyć, gdybym miała się zdecydować, no chyba miałabym dylemat. Chociaż gdybym przyniosła kolejny płaszcz do domu, no myślę, że mogłoby to zagrozić rozwodem nawet. Ale nie, faktycznie, niesamowita jakość, przepiękne stroje, moje ulubione kolory, fiolety, jak pani widzi, tak. Więc już mam na oku. No i są na topie, tak, więc widziałyśmy już... te garnitury piękne. Tak, więc już mam na oku, właśnie nie wykluczam zakupu tego garnituru, bo jest nie dość, że w moim kolorze na pewno bardzo wysokiej jakości. Małgorzata Wilk-Drzywna, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, także dzisiaj dołączyła, chociaż jako widzka, tak? Bo przecież obserwowaliśmy panią co roku na wybiegu. Tak, tym razem niestety nie dałam rady dotrzeć, ponieważ obowiązki zostawiły mnie w Warszawie, ale dotarłam na końcu uroczystości, pokazu i oczywiście jak zwykle bardzo mi się podobał. Tym razem wielu mężczyzn przystojnych, atrakcyjnych, świetnie ubranych, modelki, które bardzo ładnie według mojego męża chodziły, jak rasowe modelki. Także to wszystko bardzo nam się podobało. A ciuchy, no to już oczywiście rewelacja. No i ta charytatywna część, główna część, można powiedzieć, dorocznego spotkania. Tak, jak najbardziej. To jest chyba najbardziej inspirujące i dla widzów, którzy tutaj rzeczywiście biorą udział w aukcji, jak również w paniach, które chodzą i tym samym pomagają. To jest piękne. A jak będzie wyglądała Małgorzata Wilk-Grzywna jesienią i zimą? Jakieś nowe zakupy są zrobione? Ja właśnie oczywiście myślę o zakupie kostiumu, dlatego że no, moje życie w tej chwili to właśnie kostiumy, żakiety, no i piękny fiolet na przykład, tak. Taka śliwka. W ogóle właśnie te nowe kolory typu fiolet, typu burgund, to jest coś ciekawego, innego, coś co inspiruje. Specjalnie z Jędrzejowa przyjechał na wieczór modnych filantropów. Tak, już trzeci raz, wspaniała impreza. No i myślę, że rozwijająca się, bo co roku obserwuję to więcej i publiki, ale i ofiarodawców. Także
piękna rzecz. Jak byłeś ubrany, przypomnij. Ja byłem ubrany tak trochę na luzie, bo ja lubię luz, czyli marynareczka ciemna, jasne spodnie. W koszulce byłem swojej lnianej specjalnie przywiozłem. No tak, no i rozumiem, zobaczymy się za rok, tak? Na 25 wieczorze. No, ja już Agnieszce powiedziałem, że ja już emeryt, to może by wystarczyło, ale ona nie chce słyszeć. Oczywiście. No i chyba będę zmuszony przyjechać. No to do zobaczenia w takim razie. Do widzenia. Dobiega końca dzisiejsze spotkanie z wieczorem modnych filantropów w roli głównej. Zaczynamy grande finale. Zapraszamy. Pan Daniel Czwartosz, pan Staszek Bistrów, pani Aneta Siedmała-Gill, pan Mikołaj Fudala, pan Paweł Więcek, pan Andrzej Kowalewski, pan Rafał Zajęcki. Brawa gorące dla wszystkich fantastycznych modeli, dla wszystkich fantastycznych modeli. Brawa gorące dla nich, wolontariuszy. Dziś, drodzy Państwo, podczas kolejnego wieczoru modnych filantropów prezentowali Państwu tę fantastyczną modę po to, żeby zebrać pieniądze na kolejne stypendia. Bardzo pięknie przygotowane, piękne modelki prezentują kolekcje jesienno-zimowe. Jestem pod dużym wrażeniem. Bardzo hojni byli sponsorzy i fundatorzy tych stypendiów dla młodzieży. No oczywiście wszyscy cenimy to. Dawanie szansy młodym ludziom, także no, myślę, że jesteśmy wszyscy pod dużym wrażeniem tego wieczoru. Było bardzo ładnie, elegancko, no kreacje wspaniałe. Bardzo fajna atmosfera. Jestem już któryś raz z kolei. Bardzo mi się podobało. Na kolejne wydanie programu Co się nosi zapraszam za tydzień, w niedzielę kilka minut po 13:00. Serdecznie Państwa pozdrawiam i do usłyszenia. Ewa Okońska. I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.